Przyznam się, że z drżeniem troszkę przystępuję do kolejnej katechezy i naszych następnych katechez, jako że dotykamy tematyki największej tajemnicy naszej wiary. I jakkolwiek by się człowiek nie przygotował do wykładu czy katechezy, zawsze stanie przed faktem, że ludzki język nie jest w stanie oddać w pełni, co się dzieje podczas Eucharystii. Myślę, że wszystko, co dotychczas rozważaliśmy, w jakiś sposób plastyczny dało się ukazać czy opisać. Natomiast ta rzeczywistość, w którą teraz wchodzimy, jest rzeczywistością największej tajemnicy naszej wiary. Największej. W związku z tym ludzki język i również moje umiejętności są tutaj zawodne. I pewnie bym się tym jeszcze bardziej przejmował, gdyby nie fakt, że najwięksi święci klękali przed tą tajemnicą, nie umiejąc oddać jej istoty. A więc skoro wielcy święci mieli taki problem, no to jakoś schodzi ze mnie ten stres, że sobie poradzimy. Zatrzymaliśmy się w ostatnim rozważaniu na śpiewie Sanctus, czyli święty. Myślę, że na tyle już świadomie uczestniczymy w Eucharystii, że uświadamiamy sobie nawet dzisiaj podczas tego śpiewu, co się dzieje. I tak jak ostatnio sobie mówiliśmy, prefacja, czyli ten dialog, Pan z wami, z Duchem Twoim, w górę serca, znosimy je do Pana, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to i sprawiedliwe, i cała ta modlitwa, która następuje, jest wprowadzeniem do modlitwy eucharystycznej. Cóż to jest ta modlitwa eucharystyczna? Jest to centralna część mszy świętej. Najczęściej używanymi nazwami, z którymi spotkacie się w książkach czy w rozważaniach, jest to słowo anafora, trudne słowo greckie, anafora rzymska na przykład, albo po prostu mówimy czasami na to, szczególnie starsi ludzie znają to określenie, kanon. W trakcie kanonu coś tam się stało. Kanon, czyli modlitwa eucharystyczna. Kanon wskazuje nam na kanoniczność, czyli prawowierność, na zatwierdzenie przez Kościół i jednocześnie na to jakby, że jest to najważniejsza część mszy świętej. Jest to ta modlitwa, którą kapłan wypowiada w imieniu czy w osobie Jezusa Chrystusa, in persona Christi, w osobie Jezusa Chrystusa, w imieniu Kościoła. Jak to się ma, zaraz sobie tutaj dokładnie pokażemy. Istotą modlitwy eucharystycznej, moi kochani, czyli tej części mszy, która sprawowana jest właśnie tu przy ołtarzu, bądź jeśli odprawiana msza jest twarzą do ludu, to tu przy ołtarzu, istotą jest dziękczynienie i uwielbienie Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Bardzo ważne. Uwielbić Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Jest to najważniejszy moment nie tylko podczas Eucharystii, ale i w całym życiu chrześcijańskim. Jeżeli msza święta jest szczytem liturgii, czyli szczytem tego, co Kościół może zrobić, szczytem modlitwy, to modlitwa eucharystyczna jest szczytem szczytów, czyli absolutnym wierzchołkiem. Bardzo krótko, moi kochani, bo nie chcę wchodzić w szczegóły. Wiem, że jeżeli słuchają mnie jacykolwiek specjaliści, a słuchają, to będą zawiedzeni, że nie będziemy tu wchodzić w żadne wielkie szczegóły, ponieważ by nam się zagmatwał cały obraz. To nie jest też wykład uniwersytecki, ani teologiczny. Nie chcę, żebyście wyszli tutaj z takim przeświadczeniem, że informacji było za dużo. W związku z tym zachęcam, jeżeli kogoś ten temat zainteresuje, proszę się ze mną skontaktować, chętnie podeślę pogłębioną lekturę. Ale pozwólcie, że tu pójdziemy takim torem jak dotychczas, czyli
przekażemy sobie najważniejsze wiadomości. Kto jest bardziej zainteresowany, serdecznie zachęcam. Bardzo krótko o historii tej modlitwy eucharystycznej, czyli rdzenia mszy świętej. Tak jak sobie powiedzieliśmy, Pan Jezus w ostatniej wieczerzy wpisuje się w całą tradycję żydowską, a więc modlitwę błogosławieństwa, posiłku. Ta modlitwa zwana Birkat Hamazon, czyli nie Amazon, tylko Hamazon, to jest modlitwa, która jest bardzo tradycyjną modlitwą żydowską. Zawiera uwielbienie Boga, Króla Wszechświata, dziękczynienie za kraj, za pożywienie oraz prośbę w intencji Jerozolimy. A więc widzimy, że trzy elementy są w tej modlitwie żydowskiej, tradycyjnej. Uwielbienie Boga, dziękczynienie za dary i prośba za Jerozolimę, czyli prośba o błogosławieństwo. Pan Jezus wpisuje się w tą tradycję, dlatego we mszy świętej wszystkie te elementy będą występowały i występują. Pamiętacie, mówiliśmy sobie, że już było uwielbienie Boga, na przykład chwała na wysokości Bogu. Były prośby, prawda, czytane po kazaniu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I dziękczynienie oczywiście tu, cała msza święta jest jednym wielkim dziękczynieniem. My dziękujemy Bogu. A więc jakby tradycja pierwszej mszy świętej wpisuje się w tradycję Żydów. Nie da się zrozumieć mszy bez zrozumienia tradycji żydowskiej. No bo i pierwsza msza święta, i pierwsze Eucharystie były sprawowane w tym środowisku. W pierwszym wieku, czyli po śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Pana Jezusa, chrześcijanie trwali w nauce apostolskiej, a więc wyjaśniali, co Pan Jezus powiedział. Pamiętacie historię w Emaus, jak uczniowie idą i co Pan Jezus robi? Wyjaśnia im pisma i łamie dla nich chleb. To są dwie bardzo ważne czynności pierwszych chrześcijan. Wyjaśniać pismo i łamać chleb, czyli błogosławić i łamać chleb, dzielić się chlebem, czyli to czynić na Jego pamiątkę. Czynimy to, moi drodzy, do dzisiaj, bo we mszy świętej, tak jak powiedzieliśmy sobie, pierwsza część po obrzędach wstępnych to liturgia słowa, czyli wyjaśnianie pisma. A druga część to liturgia eucharystyczna, łamanie chleba. Chrześcijanie zatem, ze względu też na obawę przed prześladowaniami, sprawowali Eucharystię w ukryciu. Ona była sprawowana zasadniczo tylko w niedzielę. Oczywiście spotykano się, ale ta Eucharystia przyjmowała zawsze te dwie formy. Pochylenie się nad Słowem Bożym i łamanie chleba. Słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu te wszystkie spory, czy nowych chrześcijan obrzezać, czy nie obrzezać, czy włączyć ich w tradycję żydowską, czy nie włączyć. Musimy sobie wyobrazić, że na początku to chrześcijaństwo miało bardzo wiele problemów. Jak się ustosunkować do religii żydowskiej, do pogan? To wszystko trzeba było rozwiązać. Te problemy. Dlatego, jak słyszeliśmy dziś w czytaniu, apostołowie zebrali się, aby rozważać. Te pierwsze zebrania apostołów to późniejsze sobory, czyli zebrania biskupów. Moi drodzy, drugi i trzeci wiek to czas rozrastania się Kościoła. Wiemy dobrze, święty Paweł apostoł narodów, chrześcijaństwo dociera do coraz większych terenów i ludów. I mamy tu już pierwsze źródła, gdzie ktoś opisuje, że chrześcijanie spotykają się na Eucharystii. Nawet to są pogańscy kronikarze, jak Pliniusz Młodszy, który sobie pisze kroniki, że są tacy chrześcijanie, którzy się gromadzą rankiem, śpiewając kantyk, czyli pieśni ku czci Pana Jezusa, którego uznają za Boga. A wieczorami, a szczególnie w sabat, w sobotę, spotykają się na łamaniu chleba. To są najstarsze źródła, które nam ukazują, że już wtedy regularnie odprawiana była msza święta na wzór ostatniej wieczerzy. I tutaj powstają, moi drodzy, najstarsze modlitwy. Jak to się dzieje? Ano, jeżeli chrześcijanie spotykają się co tydzień,
to pewne formy tych spotkań stają się tradycją. Po spotkaniu wszyscy przychodzą, odmawia się taką i taką modlitwę. Potem odmawia się to i to. Potem się śpiewa to i to. Wiemy dobrze, że to jest tradycja. Tak jak nasze grupy parafialne mają pewne tradycje, jak się spotkają, odmawiają taką modlitwę, robią to, śpiewają tamto. Tak samo tu zaczyna się formować tradycja. A przede wszystkim, moi drodzy, w II wieku powstają pierwsze takie modlitwy przewodnie, których należy się trzymać w zgromadzeniu. Nie tworzyć własnych, tylko w jakiś sposób je powtarzać co niedzielę. I tak, kochani, pojawiają się pierwsze modlitwy eucharystyczne, czyli kanon. Kanon, czyli to, co jest niezmienne. Taki, teraz już bardzo odejdę od tematu, proszę specjalistów, żeby się nie śmiali, taki starożytny proboszcz nie miał ksiąg do dyspozycji, ale miał już w jakiś sposób przekazane, słuchaj, jak odprawiasz zgromadzeniu modlitwę, rób to tak i tak i tak. A przede wszystkim najważniejszą częścią pośrodku tych modlitw było opowiadanie o tym, cóż to się stało w ostatniej wieczerzy. I to, jak wiemy, do dzisiaj jest centralnym momentem Eucharystii. Prośba do Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby napełnił to zgromadzenie, żeby przemienił chleb i wino w ciało i krew. I tak, kochani, formują się podstawy, zręby modlitw eucharystycznych. Do około IV wieku liturgia, czyli modlitwa, była bardzo jednorodna. Zmieniło się to wszystko po 313 roku. Jest to tak zwany edykt mediolański, kiedy chrześcijanie otrzymują wolność wyznania. Już nie ma prześladowania, już nie muszą się gromadzić w katakumbach, czyli w podziemiach, już nie muszą być w ukryciu, mogą otwarcie sprawować swoje modlitwy. I to się bardzo szybko rozprzestrzenia na cały chrześcijański ówczesny świat. No i moi drodzy, jeżeli się to rozprzestrzenia na Hiszpanię, na Galię, na Italię, na Grecję, na Jerozolimę, to w każdym z tych miejsc zaczynają się tworzyć własne tradycje. Mam nadzieję, że to rozumiemy. To tak jak w Ameryce. Część rzeczy w Kościele jest inne niż w Europie. Jeżeli byśmy powiedzieli naszym przyjaciołom z Europy, że przynosi się do Kościoła koperty na tacy, to powiedzieli, what? Jakie koperty? W Europie jest taca, czyli koszyczek, wrzucamy na koszyczka, tak? U nas jest tradycja, że są kopertki. Czyli to są, przepraszam, że schodzę na temat takich pieniążków, ale po prostu najłatwiej mi tutaj powiedzieć, że to są różne tradycje pewnych czynności. I tak samo wtedy, ponieważ chrześcijaństwo już w wolności zaczęło się rozchodzić, więc inaczej troszkę sprawowano najświętszą ofiarę, powtarzam, w Hiszpanii, inaczej w Galii, inaczej w Italii, inaczej w Grecji, Macedonii, w Ziemi Świętej. I tak zaczęły się, kochani, tworzyć podstawy tak zwanych rytów. Ryt, czyli forma odprawiania mszy świętej. Dzisiaj mamy to bardzo dobrze, jeżeli pójdziemy do kościoła grekokatolickiego, oni śpiewają i modlą się inaczej niż my. To jest cały czas ta sama Eucharystia. Czy nawet jeżeli pójdziemy na mszę trydencką, która jest tym samym rytem, co my odprawiamy, ale jest inną formą tego rytu, w języku łacińskim i tak dalej. A więc widzimy różnicę. To jest cały czas ta sama Eucharystia. Cały czas ta sama istota. Wyjaśnienie pisma i łamanie chleba. Ale różna jest forma. Więcej, jeżeli pojedziemy na Podlasie, to inaczej tam wygląda śpiew i modlitwa niż na Śląsku. I to nie zmienia faktu, że jedna msza jest lepsza czy gorsza, tylko po prostu ludzie, nawet pani organistka się pewnie zgodzi, nawet polskie pieśni, nie tylko polskie, mają swoje różne formy. Także widzicie, ta sama pieśń, a na inną melodię się śpiewa na Śląsku, a na inną melodię na Podlasiu. I na tej zasadzie, kochani, zaczęła się kształtować pewna różnorodność, która Kościołowi wyszła na bardzo dobre, ale czasami nie za dobrze. Ponieważ zaczęto interpretować i improwizować i improwizować i zaczęły być coraz więcej zmian. Aż, moi drodzy, do Soboru Trydenckiego.
XVI wieku Sobór Trydencki poustawiał to wszystko, że nie ma improwizacji tak jak się chce. Tak powstała tak zwana msza trydencka, czyli mszał trydencki, który bardzo jasno określa, mszę się odprawia tak, tak i tak i tu nie ma miejsca na żadne improwizacje. Że sobie tutaj wejdzie jeden tak, drugi sobie coś zaśpiewa, inny coś zrobi. Nie. Po Soborze Trydenckim, kończącym średniowiecze, będącym odpowiedzią na reformację Marcina Lutra, msza została skodyfikowana. Wszystkie rzeczy zostały poobcinane. Modlitwa eucharystyczna tylko jedna, tylko tyłem do ludzi, tylko po łacinie. Nie było miejsca przez wiele, wiele wieków na żadną improwizację. Aż do lat 60., 50., 60. XX wieku Sobór Watykański II zmienia liturgię, reformuje. Zasadą tej reformy było przywrócenie form starożytnych, a jednocześnie przybliżenie liturgii do ludzi. Czyli dlatego wprowadzono, czy dopuszczono języki narodowe, dlatego msza po polsku. Może jeszcze wielu z was pamięta mszę po łacinie. Nie było innego języka wtedy dopuszczonego. Dziś widzimy, że wiele osób wraca do pewnych form, ponieważ otwarcie Kościoła na wszystko i pokazanie, jak to bardzo wszystko jest nie misterium, też wielu ludzi przestraszyło. Powtarzam, nie ma mszy lepszej ani gorszej. Są to różne formy tego samego rytu i różne formy liturgii. I tutaj, kochani, kończymy ten przebiegnięcie przez historię. Powtarzam, jeżeli kogoś bardziej to interesuje, bardzo zachęcam. Mogę chętnie coś dorzucić do lektury. Natomiast my tutaj wchodzimy w przejście przez całą modlitwę eucharystyczną, jak ona wygląda dziś. Dziś w Eucharystii odprawiałem mszę świętą z drugą modlitwą eucharystyczną. Specjalnie ją użyłem, ponieważ jest najkrótsza i najprostsza i na niej najłatwiej będzie mi pokazać budowę modlitwy eucharystycznej. W sumie modlitw eucharystycznych w dzisiejszym mszale, przynajmniej polskim, mamy 10. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta z czterema wersjami, dwie modlitwy o tajemnicy pojednania i trzy modlitwy za mszę z udziałem dzieci. Czyli kapłan sobie zmienia, co zapewne zauważyliście. Czasami zaczyna się modlitwa eucharystyczna słowami Ojcze nieskończenie dobry, pokornie prosimy Cię i błagamy. Kojarzymy tą modlitwę, ona jest często u nas używana, właśnie pierwsza, czyli kanon rzymski, najdłuższy, najdłużej używany w Kościele, zacny i godny. To jest ta modlitwa, w której wyliczane są wiele imion świętych. To już teraz na pewno kojarzycie. Cecylią, Anastazją i tak dalej, Felicytą, Perpetuum. To jest ta modlitwa. Druga modlitwa jest krótsza i prostsza w budowie, dlatego dziś przyjrzymy się w ogóle zasadzie modlitwy eucharystycznej na tym przykładzie. I teraz pozwólcie, że przejdziemy sobie przez poszczególne słowa, które wy doskonale znacie. Doskonale znacie. I właśnie dlatego, że doskonale znamy, to się w tym najbardziej gubimy. Bo jak my coś już doskonale znamy, to my czasami w ogóle nawet tego nie słuchamy. I tu jest ten problem uciekania naszych myśli podczas Eucharystii. Że my te teksty tak dobrze znamy, że my już w ogóle nie słuchamy. Zatem moim celem w tej katechezie i następnych, kiedy będziemy omawiali dokładnie poszczególne modlitwy eucharystyczne, szczególnie kanon rzymski, chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, co się w tych momentach dzieje. Po zaśpiewaniu święty, 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 milkną organy. I te organy milczą właściwie przez całą modlitwę eucharystyczną z jednym wyjątkiem. W rycie trydenckim wszystko od tego momentu jest odprawiane po cichu. Tylko i wyłącznie ministranci dzwonkami dają wiernym znać, co się dzieje i gdzie jesteśmy. Cały kanon jest odprawiany sub secreto, czyli po cichu. W zreformowanej liturgii, czyli aktualnej, którą odprawiamy tu, one są odmawiane na głos. I cóż tam jest mówione?
Pierwsze zdanie modlitwy drugiej jest: zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Myślę, że doskonale znacie te słowa. Doskonale. Ponieważ druga modlitwa eucharystyczna jest najczęściej używana, nie w tym kościele, ale w innych najczęściej używana i my ją znamy praktycznie na pamięć. Więc słuchajmy się. Skoro zakończyliśmy święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, hosanna na wysokości. I ta modlitwa wprowadziła nas, Sanctus, w świat aniołów i w świętość mszy. Kapłan zaczyna dalej. Zaprawdę. Starodawne polskie słowo, które ukazuje, że rzeczywiście to wszystko, co nad przed chwilą zaśpiewaliśmy, jest prawdą. Skoro święty, 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 to modlitwa odpowiada na to. Zaprawdę święty jesteś. Zaprawdę to jest w nowej polskim słowie. Naprawdę, naprawdę jesteś święty, Panie Boże. Źródło wszelkiej świętości. Bardzo ważne słowo. Ale zanim do niego dojdziemy, zobaczmy. Do kogo kapłan się zwraca? Do Ojca. Cała modlitwa eucharystyczna zwraca się do Ojca. Każda modlitwa eucharystyczna zwraca się do Ojca. Jeżeli słyszę, że w naszym Kościele brak jest modlitw do Boga Ojca, to jest to świadectwo największej ignorancji, jaka może być. Bo każda msza święta i jej rdzeń jest modlitwą do Boga Ojca. A już żeśmy na ostatniej szkole Maryi mówili, że w każdym momencie na jakimś miejscu kuli ziemskiej gdzieś jest odprawiana Eucharystia. Czyli nieustannie Kościół modli się do Ojca. Zaprawdę święty jesteś Boże. To jest Bóg Ojciec. Źródło wszelkiej świętości. To jedno zdanie nazywa się w liturgii post sanctus. Jeżeli święty, święty, święty był sanctus, tak? Więc post sanctus, post znaczy po łacinie po. Nie post jako post, tylko post znaczy, że coś następuje po czymś. Czyli po świętym następuje to zdanie. Potem modlitwa idzie dalej i przewiduje, przynajmniej w niektórych mszałach, na przykład w polskim, dlatego to słyszycie, w angielskim tego nie ma, przewiduje wspomnienie tajemnicy dnia. Co to jest? To jest uświadomienie wiernym, w jakim dniu my się znajdujemy. Posłuchajcie. A więc jeszcze raz post sanctus. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Kochani, jeszcze raz. Stajemy przed Tobą. Przed kim? Przed Ojcem. Bo nie możemy stawać przed Jezusem, jeżeli o Jezusie tu mówimy. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał, Twój Syn zmartwychwstał. Czyli zwracamy się do Ojca. I teraz uwaga, kapłan mówi jednym głosem. Ale mówi my. Dlatego stajemy przed Tobą i prosimy Ciebie. Kapłan zwraca się w imieniu całego Kościoła do Ojca. Rozumiemy. Wszystko, co tu jest wypowiadane w Waszym imieniu jako osoba Jezusa Chrystusa. Kapłan w tym momencie przestaje być sobą. Jest in persona Christi. Przez całą Eucharystię jest in persona Christi, czyli w osobie Jezusa. Dlatego zaraz to usłyszymy, jak to bardzo słychać w modlitwie eucharystycznej. Wspomnienie tajemnicy dnia to jest ten element, to zdanie, które nas wprowadza, jak sama nazwa mówi, w tajemnicę dnia. A więc zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia. Jakie mamy inne wspomnienia tajemnic dnia? Na narodzenie Pańskie, czyli Boże Narodzenie, na objawienie Pańskie, na Wielki Czwartek,
na Wigilię Paschalną przez cały biały tydzień, na wniebowstąpienie Pańskie, na zesłanie Ducha Świętego, ofiarowanie Pańskie, zwiastowanie Pańskie, przemienienie Pańskie, na poświęcenie własnego Kościoła, na narodzenie Jana Chrzciciela, na wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, na wszystkich świętych i na niepokalane poczęcie. Posłuchajmy teraz wspomnienia tajemnicy dnia z niepokalanego poczęcia. A więc jeszcze raz, zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. Przez Niego, przez Pana Jezusa, prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Widzimy? Znowu kapłan mówi my, to nie, że Father Norbert dostał rozdwojenie jaźni i mówi my Norbert, tylko kapłan mówi w imieniu całego Kościoła, prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, przez kogo? Przez Jezusa. I teraz dochodzimy do następnego zdania w modlitwie eucharystycznej. Bardzo ważne zdanie. Kapłan w tym momencie wyciąga ręce nad darami. Czasami robi się taki gest, czasami tylko się wyciąga. Ta modlitwa, to jedno zdanie, nosi nazwę epiklezy. Epi po grecku, czyli nad. Prosimy o to, żeby Duch Święty zstąpił na dary. I co kapłan mówi? Przez Niego, czyli przez Jezusa, prosimy Ciebie, czyli Ojcze, uświęć te dary. Pamiętacie? Dary zostały już przygotowane. One są, tu stoją. Chleb i wino. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, moi drodzy, cała Trójca Święta jest obecna w tej modlitwie. Prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, Ojcze, uświęć te dary. Ty, Ojcze, uświęć mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią Twojego Syna. A więc mamy Boga Ojca, moc Ducha Świętego i dary, które stają się ciałem i krwią Jezusa. Cała Trójca Święta jest obecna w epiklezie, w ogóle w całej modlitwie eucharystycznej. Przy tym kapłan robi znak błogosławieństwa. W dawnej formie rytu rzymskiego tych błogosławieństw i tych krzyży było więcej. Teraz jest to jeden, tu tylko. A więc prosimy Boga Ojca, żeby zesłał swego Ducha, aby chleb i wino stały się ciałem i krwią Jego Syna. Cała Trójca Święta. Następne zdanie jest opowiadaniem. I tak ono się nazywa. Jest to opowiadanie o ustanowieniu, czyli o ostatniej wieczerzy. Co dalej kapłan mówi? Mszał tutaj podkreśla, że w formułach, które następują, słowa Chrystusa należy wypowiadać starannie i wyraźnie, bo tego wymaga ich znaczenie. Jeżeli kogoś interesuje, chętnie pokażę, w mszale słowa Pana Jezusa są zawsze wydrukowane dużą czcionką tutaj konsekracji i mszał stara się, aby konsekracja i chleba, i wina była na jednej stronie, żeby w tym najważniejszym momencie nie trzeba było przewrócić kartki. Aby stały się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, Jezus, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, czyli opowiadamy, tak jakby kapłan przenosił nas w tamten czas. Tylko uwaga, nie wpadajmy w pychę, to nie nam kapłan opowiada. Zaraz to wyjaśnię. Tu jest największe nieporozumienie mszy świętej. To nie nam kapłan opowiada, co się stało
w ostatniej wieczerzy. Przecież nie zwraca się, drodzy bracia i siostry, wysłuchajmy, co Pan Jezus zrobił w ostatniej wieczerzy. Tylko kapłan mówi do Ojca. Stajemy przed Tobą, prosimy Ciebie, abyś się stały ciałem i krwią. Cały czas kapłan mówi do Ojca. On Ojcu opowiada. Co opowiada? On to, czyli Jezus, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb. I w tym momencie kapłan również bierze w swoje palce hostię, czyli chleb. Jeszcze nie ciało Pańskie, jeszcze hostia. Unosi ten chleb nad ołtarzem nieco, czyli troszkę, i mówi. Wziął chleb i dzięki Tobie składając, widzimy? Cały czas mówi do Ojca. Łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. Cały czas to, co było dotychczas, to opowiadanie. To tak, jakby dziadek opowiadał wnuczkom. Tylko, że tu nie ma ani dziadka, ani wnuczków. Ponieważ kapłan jest w imieniu i w osobie Jezusa Chrystusa, opowiada Ojcu. I tu po raz kolejny, przepraszam, że wchodzę znowu w ten temat, widzimy, jak bardzo sensowne jest odprawianie do tabernakulum. Bo kapłan mówi te słowa do Ojca, do Boga. Nie do ludu. Do Boga. On nie opowiada wam, ale Jemu. I co mówi? Twój syn wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. W tym miejscu kapłan pochyla się i wypowiada to z największą starannością i czcią, ponieważ to są słowa konsekracji. To są słowa Jezusa. Cały czas kapłan wypowiada te słowa do Ojca, cytując jakby słowa Jego Syna. Bierzcie. To są słowa, które powiedział Pan Jezus do uczniów. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Nie chcę tutaj wchodzić w analizę. Jeżeli naprawdę będzie zainteresowanie, chętnie poświęcę temu zupełnie osobną katechezę, słowom konsekracji. Ale zauważcie, ponieważ to są najświętsze i najważniejsze słowa we mszy. Jezus wypowiada to w czasie przyszłym. Będzie wydane. Czyli kapłan przenosi nas jakby do ostatniej wieczerzy. Nie kapłan oczywiście, ale te słowa. Bo Jezus mówi, że będzie wydane, czyli to nie jest coś, co już się stało. To się stanie, czyli znowu Wielki Czwartek. Potem kapłan ukazuje już konsekrowaną hostię. Wierzymy, że w tym momencie następuje przeistoczenie, czyli konsekracja. Na ten moment mszy tradycja ma różne słowa. Profesjonalne, liturgiczne jest przeistoczenie, czyli zmiana istoty. W ogóle nie chcę wchodzić w ten temat, ale tylko jedno zdanie. Nie zmienia się substancja, czyli materia. Chleb zostaje chlebem. Tam nie ma, chyba że jest cud eucharystyczny, jak w Sokółce. Ale chleb w normalnej mszy zostaje chlebem. My przyjmujemy w komunii, wiemy dobrze, że hostie, chleb. Czyli substancja, materia, to co dotykamy, się nie zmienia. Ale zmienia się jej znaczenie, jej istota. Ona już nie jest dłużej chlebem, tylko jest ciałem Pańskim. To tak jakby została prześwietlona, przeistoczona mocą tego Ducha Świętego. Dlatego kapłan ukazuje hostię.
Skąd się wziął ten gest? Pozwólcie, że pokażę. On się wziął stąd, że kiedy liturgia dosyć wcześnie odwróciła przewodniczącego liturgii do Boga, ad Deum, zaczął narastać głód ludu, szczególnie w wielkich kościołach, potem katedrach, żeby coś zobaczyć z tej mszy. No bo wyobraźmy sobie taką wielką katedrę i coś tam się dzieje w tym prezbiterium, a ludzie sobie siedzą i nie widzą, bo jest tyłem, do ludzi odprawiana msza, jest cicho mówiona. Stąd, kochani, prześmiewczy protestanci powiedzieli, że katolicy odprawiają hokus pokus. To stąd pochodzi, ponieważ te słowa po łacinie znaczą hoc est enim corpus meum i słychać z tyłu tylko hoc i pus, czyli hokus pokus. Więc to jest taki prześmiewczy system, żebyśmy nie uczestniczyli we mszy właśnie jak w hokus pokus, bo to nie jest żadne hokus pokus, czary mary, tylko największa tajemnica naszej wiary. I dlatego Kościół wprowadził elewację, czyli podniesienie hostii, żeby ludzie mogli przynajmniej przez chwilę poadorować Pana Jezusa. Co należy w tym momencie robić? Należy adorować. Absolutnie nie należy tutaj jakichś modlitewek swoich odprawiać. Możesz powiedzieć, Pan mój i Bóg mój. Możesz wyznać wiarę w sercu, ale nie jest poprawnym w tym momencie odmawianie jakichś innych modlitw. Ty masz się skupić na tym, co jest tu. Przywitaj Pana Jezusa, który w tym momencie przychodzi. On już przyszedł w swoim słowie, on jest tutaj cały czas obecny, ale tu przychodzi w najbardziej świętej i nieskazitelnej postaci, jako on sam. A więc ukazuje hostię i stąd polskie słowo podniesienie. Na podniesienie dzwonili. To inaczej przeistoczenie, inaczej konsekracja. Co oznacza słowo konsekracja z języka łacińskiego? Consecrare to jest poświęcać, przemieniać, przeistaczać, przeistoczenie. Już nie ma chleba, jest ciało. Za chwilę przyklęka, bierze kielich i mówi, podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, tu znowu kapłan lekko się pochyla i odmawia konsekrację wina. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wiemy dobrze, bo to już było w katechezach pierwszych, kogo to bardziej interesuje, odsyłam do naszych początkowych katechez. Wszystkie te słowa pochodzą z Pisma Świętego, zresztą kojarzymy z ostatniej wieczerzy. I rzeczywiście tu pojawia się pewien bardzo ważny aspekt, taki szczególik. Kapłan, cytując słowa Jezusa, mówi nad kielichem, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, czyli przymierze wieczne, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Panowała i panuje i pewnie będzie do końca świata panować dyskusja, jak przetłumaczyć słowo, które tu jest oddane jako wielu. W niektórych mszałach i w niektórych krajach tu pojawia się słowo, które za was i za wszystkich będzie wylane. Tam jest słowo greckie, które jest trudne do przetłumaczenia. Najprościej, jeżeli sobie zinterpretujemy, najprościej, bo i tutaj w Stanach Zjednoczonych do ostatniego mszału było for you and for all. Przez 14 lat w Niemczech i nadal, kiedy odprawiam w języku niemieckim, odprawiam für euch und für alle.
Za wszystkich. Takie jest tłumaczenie. I nie mam władzy, żeby jego zmieniać. Trzymamy się zawsze ksiąg liturgicznych. Natomiast język łaciński tutaj mówi pro multis, czyli za wielu. Jaka jest różnica za wszystkich i za wielu? Najprościej wyjaśnić sobie to takim jednym zdaniem. To nie jest do końca poprawne czy wyczerpujące wyjaśnienie, ale wyjaśnijmy sobie tak. Pan Jezus przelał krew za wszystkich. Za wszystkich umarł. Ale nie wszyscy chcą z tego skorzystać. Dlatego słowo wielu oddaje fakt, że Jezus umiera za wszystkich, żeby ich zbawić, ale nie wszyscy chcą zbawienie przyjąć. I tu, kochani, bardzo ważna sprawa. Mimo, że Jezus umarł za wszystkich, nie do końca wszyscy chcą z tego skorzystać. To czyńcie na moją pamiątkę. Ilekroć czynić będziecie. I tu jest, moi drodzy, ten mandat, czyli to polecenie, mandatum, nakaz, aby czynić Eucharystię do końca świata. I tu wracam jeszcze na chwilkę. Bez Eucharystii nie ma Kościoła. Dlaczego? Bo sam Pan Jezus tak chciał. Sam Pan Jezus zechciał utaić się, bardzo piękne słowo, najświętszym, w przenajświętszym sakramencie. O mój Jezu, utajony. Utaić się. Cudowne staropolskie słowo. Ukryć pod postacią chleba. Wróćmy jeszcze raz, moi drodzy, i tu będzie teraz bardzo trudny moment, zatem komu się już chce spać, to proszę się obudzić przynajmniej na minutkę. Kapłan zatem mówi do Ojca, opowiadając o Jego Synu. W tym najważniejszym momencie on przypomina Bogu, co się stało w ostatniej wieczerzy. Dlaczego? Cóż, to Bóg nie pamięta? Jakaś amnezję ma? Nie. Bóg pamięta, ale Bóg żyje poza czasem. Jego pamięć jest wieczna i niezmienna. Bóg, który jest poza czasem, w momencie Sanctus nagina czas. Tak jak wam powiedziałem, w momencie święty, nagina się i czas, i przestrzeń. Aniołowie tu przychodzą, nie ma już czasu naszego. Dlatego bardzo mnie boli, jeżeli taka dygresja, ktoś przyjdzie i mówi, no dzisiaj to ojciec długo odprawiał. No rzeczywiście, 10 minut było dłużej. 10 minut ci szkoda dla Jezusa? A w McDonaldzie będziesz czekał na swojego hamburgera 15 z cierpliwością. To jest właśnie nasze takie prymitywne ludzkie poczucie czasu. Dla Boga nie ma czasu. A zatem wspomnienia Boga są wieczne. A zatem kapłan z tego czasu, z tego miejsca, tu, mówiąc do wiecznego Boga w imieniu Jego Syna, przez Ducha Świętego, prosi Boga, aby sobie przypomniał ze swojej wieczności. I przyszedł tu i zamienił, przemienił chleb i wino. Dlatego, moi drodzy, jeszcze raz, żebyśmy to bardzo dobrze sobie zrozumieli. Najświętsza ofiara nie powtarza ofiary krzyża. Tu nie ma żadnego powtórzenia. Jezus umarł raz za wszystkich. Raz umarł i więcej nie umiera. Owoce tej ofiary stają się obecne w każdej Eucharystii. Myślę, że kojarzymy te takie dawne, tradycyjne, piękne obrazki, jak kapłan odprawia, podnosi hostię i Pan Jezus właśnie z krzyża tak się nachyla i do tego kielicha spływają krople krwi. To są takie tradycyjne, katolickie, pobożnościowe obrazki, bardzo piękne, wyrażające bardzo głęboką teologię. Tu nie płynie żadna krew z krzyża przecież. Chyba, że ktoś z was ma bardzo głębokie, mistyczne przeżycia, ale mówimy o takich ludziach zwykłych. A jednak jesteśmy karmieni ciałem i krwią. Tu się uobecnia, staje obecnym to, co Jezus dla nas, dla każdego z nas wysłużył. Dlatego Pan Jezus mówi do uczniów,
to czyńcie na moją pamiątkę. Co to jest ta pamiątka? To nie jest, moi drodzy, jeszcze raz przypomnę, byliśmy w Zakopanem, byliśmy na Florydzie, porobiliśmy sobie ładne zdjęcia, postawiliśmy je w ramkach na nocnej szafeczce. Budzimy się rano, patrzymy na te palmy z Florydy, nam się robi wesoło. Ktoś inny ma tam coś z Maine może. I się robi wesoło, ale to jest wspomnienie, to jest pamiątka, która nigdy nie wróci. Skoro byłem miesiąc temu w Maine, to żebym się dwoił i troił, ja drugi raz mogę tam pojechać, ale już nie będzie ani tego samego ojca Norberta, ani tego samego Maine, ani nawet ta sama rzeka nie płynie, bo już popłynęła. Czas płynie, czyli nie możemy przywrócić, bo to są tylko nasze ludzkie wspomnienia. I choćbyśmy najpiękniejsze zdjęcia widzieliście, Facebook teraz robi, ma taką aplikację, że ożywia zdjęcia. I tam niektórzy sobie robią, że dają zdjęcie babci, i babcia się nagle zaczyna uśmiechać. Ale to i tak jej nie ożywi. To i tak jej nie ożywi. Ona żyje w wieczności, ale nie tu. Choćbyśmy się dwoili i troili i mieli najpiękniejsze wspomnienia. Drugi raz już katechezy Maryi o tym nie będzie, chyba że sobie odtworzycie, ale to już też nie będzie na żywo. Nasze ludzkie wspomnienia są tylko ludzkie, wyblakłe, tak jak te zdjęcia. Boskie wspomnienia Boga Ojca, który żyje w wieczności, są wieczne. Dlatego kapłan w imieniu Kościoła prosi, aby wejrzał na ofiarę. No właśnie. Przyklęka, ukazuje kielich, przyklęka. I mamy obecnego Pana Jezusa w ciele i w krwi. I tu jest ten moment, kiedy organy się włączają na tę jedną chwilkę w modlitwie eucharystycznej. Mianowicie po konsekracji następuje aklamacja, czyli jakby odpowiedź ludu. Tego nigdy nie było, to wprowadziła ostatnia reforma. Jakby takie przerwanie modlitwy eucharystycznej. Wyznanie wiary, że my wierzymy w to, że tu jest Jezus. I jakie są to te aklamacje? Żebyśmy to dobrze pokojarzyli, to może sobie je zaśpiewamy. Bo znacie je wszystkie, przynajmniej w naszym Kościele jesteśmy szczęśliwi, że wszystkie znamy. Taka najbardziej popularna jest: oto wielka tajemnica wiary. Tak? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Lud to wyznaje. To jest ten jeden moment, kiedy się wszyscy włączamy w modlitwę eucharystyczną. Co wyznajemy? Głosimy śmierć Twoją, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Druga aklamacja to ta, którą żeśmy dziś śpiewali. Wielka jest tajemnica naszej wiary. I tutaj jest tak samo nasza odpowiedź. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Trzecia aklamacja. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Odpowiedź jest: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Czyli jest to pewne wyznanie wiary, że to, co się właśnie wydarzyło, ja w to wierzę. Te trzy aklamacje zwracają się do Pana Jezusa bezpośrednio. I czwarta jest najbardziej taka ogólna. Tajemnica wiary. I tutaj śpiewamy: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wszystkie te cztery, one są wymienne. Śpiewamy tylko jedną z nich, bądź mówimy, one są naszym wyznaniem wiary. I idziemy dalej, kochani, jak już tak nam dobrze idzie. Po tym wyznaniu, kiedy już Pan Jezus jest z nami obecny, i zauważcie, że jest ta piękna tradycja tu w Ameryce, w naszym kościele, w Niemczech też to było, że podczas całej modlitwy eucharystycznej klęczymy. Cała modlitwa eucharystyczna jest na klęcząco. Oczywiście nie kapłan, ale lud. Klęczymy na znak naszej czci wobec przychodzącego Pana Jezusa. I kapłan mówi dalej z rozłożonymi rękoma. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, widzicie? Dalej mówi do Boga Ojca. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. No, moi drodzy, tutaj jest coś, co liturgia nazywa świętym tupetem.
Święty Tupet. Co za czelność do Boga Ojca powiedzieć, że my ofiarujemy Tobie, Boże Ojcze, chleb życia i kielich zbawienia, czyli my ofiarujemy Tobie Twojego Syna. No Tupet okropny. A jednak w Duchu Świętym zgromadzeni wokół ciała i krwi Jezusa Bóg daje nam prawo, abyśmy jakby oddali Mu to, cośmy otrzymali. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I jednocześnie dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy tutaj stali i Tobie służyli. To jest tak zwana anamneza, czyli pamiątka. My widzimy, że Jezus jest obecny. Wyznaliśmy to. I teraz dziękujemy za to Ojcu, że sprawił, że Jezus tu jest. Widzicie, jakie mądre? Wydaje mi się, że pewną takim echem tej modlitwy jest modlitwa koronki do miłosierdzia Bożego. Kiedy zwracamy się również, zauważcie, do Boga Ojca. Zatem po raz kolejny ktoś, kto mówi, że nie modlimy się do Boga Ojca, jest ignorantem. Bo również poza liturgią eucharystyczną koronka do miłosierdzia Bożego zwraca się do Ojca. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Rozumiemy, zwracamy się do Ojca i ofiarujemy Mu Jego Syna. Zatem jest to pewna pochodna, czyli jakby inspiracją była msza święta. Tak jak kapłan na początku modlitwy eucharystycznej poprosił, żeby w Duchu Świętym ten chleb i wino przeistoczyły się w ciało i krew, tak jeszcze raz zwraca się do Ducha Świętego, prosząc, pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Jest to znowu epikleza, czyli zawołanie do Ducha Świętego, tym razem prosząc, aby Duch Święty już przemienił, czyli już zrobił swoje, mamy ciało i krew, a tu prosimy, żeby przemienił nas w jedną komunię, wspólnotę. I to jest bardzo ważne. Po raz drugi wołamy o Ducha Świętego. Zobaczcie, we mszy świętej bardzo konkretnie zwracamy się zatem do Ojca, w Duchu Świętym przez Syna. I następują modlitwy wstawiennicze. Co to jest modlitwa wstawiennicza? Wstawiennicza modlitwa to jest ta, kiedy my modlimy się za kogoś. I teraz kapłan w naszym imieniu modli się jak? Pamiętaj, Boże, znowu do Ojca, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Czyli to są prośby. Podziękowaliśmy, uwielbiliśmy, teraz prosimy. Aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Frankiem, czyli tutaj to się zmienia, ktoś z innej diecezji to już ma innego biskupa w modlitwie eucharystycznej, czyli to jest zmienne, oraz całym duchowieństwem. Czyli kapłan modli się za cały Kościół Święty na całej ziemi, za papieża, za biskupa, czyli za naszą diecezję, czyli tutaj lokalnie. Widzicie, modlimy się za cały Kościół i lokalnie. I następują też takie wstawki, które się mogą pojawić w konkretnych momentach. Na przykład, kiedy podczas mszy chrzczone jest dzieciątko. To wtedy mówimy, pamiętaj Boże o nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do Twego ludu. Przy bierzmowaniu jest taka wstawka. Na ślubie, kiedy jest ślub, pamiętaj, Boże, o nowożeńcach, Rafale i Kasi. Ty doprowadziłeś ich do dnia zaślubin. Pozwól im cieszyć się upragnionym potomstwem i w swojej dobroci obdarz ich długim życiem. Czyli w zależności od sakramentu, który jest sprawowany w czasie Eucharystii, też się pojawia tutaj modlitwa. Ale we wszystkich mszach pojawia się wspomnienie zmarłych. Jest to albo specjalne wspomnienie, na przykład w mszach pogrzebowych, albo to, co słyszymy zazwyczaj we mszy. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I kochani, nie oburzajmy się, kiedy kapłan tu nie wymieni imion, za które jest msza święta odprawiana.
Bo to już, tu można to zrobić, ale ja na przykład nie mam takiej tradycji. Już żeśmy wymieniali na początku mszy, przed mszą, za kogo się modlimy. W modlitwie powszechnej wymieniamy. No chyba, że gdzieś tam nam ucieknie, to wtedy to imię tu się pojawi. Natomiast Pan Bóg doskonale wie, za kogo ta msza jest odprawiana. Nie trzeba 50 razy mówić, że za tego i za tamtego. Nie rozbijamy tej jedności najświętszej modlitwy, modlitwy eucharystycznej. A więc pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Czyli modlimy się za zmarłych i na końcu modlimy się za żywych. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami. I następuje dodanie świętych, którzy w tym miejscu są ważni. Ze świętym Michałem Archaniołem, świętym ojcem Franciszkiem, świętym Antonim dodaje na przykład. Którzy w ciągu wieków wszystkimi świętymi podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc te modlitwy wstawiennicze na końcu modlitwy eucharystycznej, nasze prośby, są za cały Kościół, za papieża, za biskupa, za naszą diecezję, za ochrzczonych czy nowożeńców, za zmarłych, za żywych. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, na koniec następuje wezwanie świętych, znowu z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Modlitwa eucharystyczna kończy się doksologią, czyli uwielbieniem końcowym. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie i tak dalej. Zobaczcie, jaka jest treść tej modlitwy. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. A więc znowu kończy się modlitwa eucharystyczna wezwaniem całej Trójcy Świętej. Odpowiadamy gromkim Amen, który to na przykład u nas jest powtarzane Amen, Amen. Jest to Amen, który jest szczególnym Amen. Wiele razy wypowiadamy Amen w czasie mszy, ale to Amen jest Amen zamykającym modlitwę eucharystyczną. Czyli chciałoby się powiedzieć, że jednym z takich najważniejszych Amen. Dlatego śpiewamy powtórzone Amen na znak, że to jest bardzo ważny moment. I tak, kochani, doszliśmy do końca modlitwy eucharystycznej. Będziemy się pochylali przez najbliższe spotkania nad treścią pierwszej modlitwy, czyli kanonu rzymskiego, który bardzo często jest tu u nas odmawiany. I ja będę chciał Wam wytłumaczyć, co tam się dzieje, te gesty, te słowa. Zatem zapraszam na następne spotkanie, aż wyjdziemy z tematu modlitwy eucharystycznej i dojdziemy do obrzędów Komunii Świętej, a więc Ojcze Nasz i tak dalej. Myślę, że tutaj dzisiaj było bardzo wiele treści. Zachęcam, aby się z nimi zmierzyć, a przede wszystkim, kochani, zachęcam, abyśmy w taki sposób świadomy w najbliższej mszy świętej wsłuchali się w te teksty. Nie musicie znać poszczególnych nazw, kolejnych zdań, bo to techniczne nazwy, ale żebyśmy wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Najważniejsza modlitwa, rdzeń Eucharystii, modlitwa eucharystyczna. Dziękuję bardzo za dzisiejszą uwagę, wysłuchanie naszej katechezy. Zakończmy nasze spotkanie śpiewając